utarło się przekonanie, że grzejniki to ciąg mało atrakcyjnych żeberek. Żeliwnych albo nie. I że nie wyglądają one zbyt estetycznie. Ale są takie grzejniki, które łączą w sobie nie tylko piękno wizualne, ale też bardzo nieoczywiste funkcje praktyczne, prawda? Absolutnie tak. Zazwyczaj jest tak, że właśnie tak jak widzimy nasze mieszkania i domy, to ten grzejnik jest mało atrakcyjny, ale mamy bardzo ciekawe formy. Zobaczcie na tą formę, która może występować w różnych rozmiarach i w różnych kolorach. Tutaj mamy czerń, może być też biel, ale może być też tafla lustrzana. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest reling pokryty 24-karatowym złotem. Oprócz tego, że wygląda pięknie i jest bardzo designerski, to ma jeszcze bardzo ciekawą funkcję. W momencie, kiedy jest czarny, albo biały, albo lustrzany, możemy pisać po nim flamastrami do tablicy. To jest idealne rozwiązanie w momencie, kiedy znajduje się na przykład w kuchni. Możemy sobie zrobić listę zakupów, albo zapisać jakiś przepis. Jeżeli jest w przestrzeni salonu, to również możemy sobie różne komunikaty przekazywać. Idealne rozwiązanie w pięknej formie i tak naprawdę grzejnik jest w naszej przestrzeni również elementem rzeźbiarskim.